Siema, siema, widzu. Kurde, coś cicho na tym internecie i mi się to nie podoba, ale to jest chyba taka cisza przed burzą troszeczkę, bo jest dużo rzeczy zapowiadanych, między nimi jest na przykład to całe Most Wanted Zone, coś takiego. Nie wiem, jakaś nowa ekipa ma być kolejna na YouTubie, jakoś nie wiem. Ja jestem odwrotnością Gimpera, nie jestem pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o tą całą ekipę, bo według mnie Nuts World też się super zapowiadało, też miało być coś mega oryginalnego, a jest ten sam odgrzewany kotlet. Zobaczymy, ale póki co nie jestem jakoś mega pozytywnie nastawiony, tym bardziej, że jakoś to próbują mega hype'ować, co prawda to niby działa, każdy o tym niby gada, ale to będzie chyba taki sam efekt jak z Steamem X. No chyba, że serio coś ciekawego zrobią, ale biorąc pod uwagę, że tam będzie Remo brał w tym niby udział, w sensie on to organizuje, nie mam pojęcia, i tam niby Wojtek gola coś i Boxel macza palce, nie wiem, zobaczymy. Nowy super hiper ultra produkt od GBS i to nawet nie była ironia. GBS Frappe dostępny w każdym sklepie Dino oraz Kaufland. Frappe? Czym to się różni? Mieszasz z mlekiem, dodajesz kostki lodu i jest to idealna kawa na lato. GBS z tym produktem walnął idealnie w dziesiątkę, bo kto normalny pije ciepłą kawę, jak jest 30 stopni na zewnątrz? Aż GBS Frappe, która ma 3 razy więcej kofeiny niż zwykłe kawy, to jest idealny sposób na rozpoczęcie dnia w ciepłe dni. Możecie kupić smak Sayo, Nitro oraz Bombla. Każdy ten smak już kiedyś był, bo to brownie, masło orzechowe oraz kokosanka, ale są to jedne z najpopularniejszych smaków i nie bez powodu, bo GBS zrobił najlepsze smaki z Frappe. To jest genialne. Spróbujcie w to lato GBS Frappe, a nie pożałujecie. Tutaj możecie mi w 100% zaufać, bo to jest cudne. Dostępne tylko w Dino i Kaufland. Jedne, co się w sumie działo, to to, że Minimike podobno zmienił kolor auta swojej dziewczynie, jej się nie podobało, nie wiem, to jutro obejrzymy, ale dzisiaj coś ciekawszego według mnie, czyli to, że Monika Kociołek nagrała z Murcik. Takie dziwne krosy są te Team X-owe z ekipą. Nagrały Nie odpowiesz równa się pijesz szota z Murcik na Moniki Kociołek kanał, no i tam jest 5,6 tysięcy dislike'ów na 16 tysięcy lajków, co spowodowało, że od razu jestem zaciekawiony, co tam ciekawego powiedziały. No i zobaczymy. Skoro jest, że nie odpowiesz, to pijesz szota, to musi być to jakoś mega mocne, muszą być pytania, no bo wypicie szota raz na jakiś czas, jak będzie raz na jakiś czas mocniejsze pytanie, to raczej nie jest jakieś mega wyzwanie. Dlaczego udawałeś związek z Karolem Pieszko? Ej, dobra, faktycznie chyba będą mocne pytania. Okej, warto było oglądać. Koło plotka powiedzieliśmy, że jesteśmy razem, a tak to nigdy nigdzie nie mówiliśmy i my w sumie mieliśmy takie kurde, bo dobra, to jest skomplikowana historia i nawet nie wiem, jak mam na nią odpowiedzieć. Czyli faktycznie udawali związek z Karolem Peszko dla wyświetleń. No tak, jak już chcesz odpowiadać i nie pić tego bardzo strasznego szota, nie wiem, co się stanie, jeżeli to wypijesz, to po prostu można odpowiedzieć, że chciałeś to zrobić dla atencji i tyle. Przy okazji, nie przejmując się jakimiś emocjami swoich widzów, bo widzisz w nich po prostu maszynki na zarabianie. No trzeba być szczerym w takich odcinkach, a nie obijać bawełnę. Zobaczymy, jak ona odpowie. Trochę robiliśmy to pod zasięgi, bo ludzie nas... Trochę, no przestań, no po co wy takie coś robicie? No trochę to pod zasięgi robiliśmy, kuźwa, no głównie robiliście to pod zasięgi i tyle. A co, dlaczego to robiliście poza zasięgami? Dla Beki? Jak Fagata ze Stuartem? Takie pytanie, to dobre, nie wiemy, że jesteśmy w związku, co nie? I jakoś tak poszło, później ludzie to podłapali i właśnie jakoś tak wyszło, że udawaliśmy to. Czyli po kole plotka nie mogliście powiedzieć, ej, ogólnie to my żartowaliśmy na tym kole plotka, tylko cisnęliście i doiliście ten fake związek, póki dawał wam atencję i wyświetlenia. Super! Naprawdę, materializowanie tak perfidne związków miłości to daje dobry przykład dla waszych odbiorców i też daje w sumie, no, bardzo fajne takie stereotypy dla influencerów i potem jak ktoś prawdziwy związek chce ogłaszać, to potem mu jest zarzucane, że to jest fake związek albo coś takiego. Przez takie właśnie osoby jak wy. Gratuluję! No ładnie. Tak, no, troszkę tak było, troszkę tak było. Nie troszkę, tylko tak było i tyle. Ale no to troszkę niby ci ratuje w oczach, nie wiem, młodszych widzów, mi się wydaje. Największą dla mnie teraz zagadką jest właśnie ten związek Dubiela z Natsu, bo w takim idealnym momencie, jak ona startuje projekt, ten związek ogłosili. No strasznie taki podejrzany jest ten związek i właśnie przez takie osoby jak Monika Kociołek mam swoje podstawy, żeby podejrzewać to, że to jest fake związek dla wyświetleń. A jak będzie, jak jest fakt, faktycznie to się okaże wkrótce, będzie za jakieś 6 miesięcy, czy coś takiego, jeżeli ma coś się okazać. Jeżeli się nic nie okaże, to oznacza, że faktycznie byłem w błędzie. Ale nikt na tym nie ucierpiał, nikt się nie zakochał, także...
To jest tak zwane egocentryczne myślenie, w sensie wow, okej, w sumie spoko, dostaliśmy atencji, były wyświetlenia, ludzie oglądali nas, shipowali nas, my na tym nie ucierpieliśmy, nikt na tym nie ucierpiał, oczywiście nikt się nie zakochał, nie myśląc w ogóle o tym, że na przykład, nie wiem, jakaś Maławicka, która bardzo kocha Monikę Kociołek i jest kociołkiem, bardzo shipowała i potem, nie wiem, popłakała się na przykład i potem, no różne są jakieś tam, kurde, teorie spiskowe, które można do tego przypiąć, po prostu, no, jest to bardzo lekkomyślne to, co zrobili. Uporządkuj członków teamu X2 od tego, kogo lubisz najbardziej, do tego, kogo lubisz najmniej. O nie! To są takie pytania najgorsze, takie, że tak. Mogłabyś powiedzieć, ale w sumie to nie tak, wypada. Tak, tak. Bo z jednej strony bym mogła odpowiedzieć, ale z drugiej strony tak właśnie nie wypada, no. Nie? Więc... Dosłownie powiedziałaś to samo, co Murchix. Okej, okay, dobra, posłuchajmy. Chyba to będzie ten czas. Ej, myślałam, że się nie napiję dzisiaj, że odpowiem na wszystko, a tutaj... Nie wiem, mi się to tak nie podobał na przykład taki Wersow, że jak są te mocniejsze pytania, na które na 100% nie odpowie, albo wywoła mega kontrowersje, to zawsze dają mi jakieś takie bardziej lightowe te jedzenia, jakby to wszystko było ustawione, że a tam oliwa z oliwek, a se walnę szocika. Albo jak już odpowiada na te pytania, to jest taki bardziej, bardzo oślizgły taki sposób, że a wszystkich równo się traktuje, każdemu daje się szansę. Super odpowiedź, na pewno tak myślisz na co dzień. Nie wiem, nie kumam tego trendu z tymi influencerkami, że próbują teraz być takie szczere i odpowiadają na kontrowersyjne pytania, gdzie tak naprawdę na nie nie odpowiadają tak jak sądzą. Co szczerze sądzisz o Natsuword i czy uważasz, że przebiją obecny Team X? Wydaje mi się, że tak. Że przebiją. Że przebiją, no. Mi się wydaje, że już trochę przebili. No oni chyba teraz mają już chyba większe wyświetlenia. Tak. A ja szczerze uważam, że to umrze troszeczkę śmiercią naturalną, że tak to powiem, no bo kurde... Wydaje mi się, że Natsu troszeczkę przerasta ten cały projekt i sama do końca nie wie, jak to robić. Chciała być jak Freeze, ale jej nie wyszło ewidentnie. I to nie tak, że życzę jej źle, bo tak szczerze to mam wyrąbane, aby było coś ciekawego. Ja nawet życzyłem wręcz przeciwnie, żeby było ciekawie, ale po prostu pomału przestaje być to ciekawe, te całe ekipy, te całe teamy, dlatego też moje negatywne nastawienie jest tym Most Wanted. Wolałabym chyba się bić z jakąś influencerką, z którą się nie znam, albo której nie lubię. Której nie lubisz, no, no też prawda. Dlatego teraz odpowiadając na drugą część pytania, jeżeli musiałabym wybrać, nie, jakby z teamu, to pewnie kogoś, jakąś dziewczynę z teamu X3, bo ich nie znam, nie, okay, jakby totalnie okay. Ich po prostu nie znam. No, tutaj się dowiadujemy, że Murchix prawdopodobnie będzie walczyć, wow, mega szok, normalnie niemożliwe, ekipa niedługo się rozłącza, Murchix nie będzie wiedziała, co robić, więc najlepszą i najłatwiejszą drogą jest walka, no to jest logiczne. Ale tutaj ponownie mamy sytuację, gdzie Monika Kociołek mogła to użyć i mam nadzieję, że to użyje i zapyta Murchix, kogo z influencerek nie lubi. No i to by było fajne, nie? Kto z ekipy najmniej się starał, jeżeli chodzi o jakby cały wasz proces, wiesz, pracowanie nad kanałami i jak nagrywaliście razem i tak dalej? No to się... Głupio mi tak jakby oceniać, bo każdy uważam, że się starał na tyle, ile mógł. W sumie mogę odpowiedzieć, nie odpowiem. Nie, bo będzie niemiła. Nie chcę, żeby komuś było niemiła. No. No i tutaj kolejne, o nie odpowiem. Każdy się starał na tyle, ile może. No powiedz po prostu minimajki tyle. Tak trudno? Nie wiem, serio, nie rozumiem do końca. To jest takie troszeczkę family friendly upijanie się jak u Daniela Magikala. Po prostu, wow, źle odpowiesz, bierzesz szocika i w tle jakaś happy muzyczka. No ja pierniczę, wymenelice jedne. One tutaj udają, jakby te szoty to były, nie wiem, jakieś faktycznie kary. To już jeżeli chodzi o te pytania i kary, jeżeli nie chcesz odpowiedzieć, to no Wersow o wiele lepsze to ma. No bo kurde, no taką surową ten z kurczaka nóżkę, no raczej bym nie zjadł. Ile ci zapłacili za walkę na fejmie? No mogę powiedzieć, bo ja tam... Serio? No ja to pisałam jako taki pewniak, że wiesz, tak? Już po prostu jest takie jakby przeświadczenie, że się nie ma pieniądze. No właśnie wiem, ale ja w sumie mam z tym luz, szczerze mówiąc. Ogólnie mój kontrakt był jednym z większych kontraktów, bo akurat w takim okresie dobrym go negocjowałam. No jest to trochę mniej niż milion. Wow! Co to ma być za odpowiedź? Nie możesz mówić, że no ja mam wyrąbane na te całe przesądy, że o pieniądzach się nie gada. I nie gadać o pieniądzach. Mówiąc, że troszeczkę mniej niż milion, to nie odpowiadasz na pytanie, ile ci zapłacili. Bo dla kogoś troszeczkę mniej niż milion, to może być, nie wiem, no 100 tysięcy złotych, no tak naprawdę. A dla drugiego, nie wiem, 999 999 złotych. Takie omijanie ponownie odpowiedzi, udając, że niby się odpowiedziało i że się jest szczerym w 100% i ogólnie nie masz się tematów tabu. Jakbyś miała iść się bić, to za jaką kwotę? Mam po prostu w głowie kwotę, za którą chciałabym iść się bić i wiem jakby, że mniej nie chciałabym dostać, że za mniej bym nie poszła, ale nie wiem, czy chcę to mówić. No to chyba nie powiem, chyba nie powiem, no.
No a tu akurat rozumiem. Skoro Mulcik chce się bić w przyszłości, no to trudno jej będzie potem negocjować, jeżeli potencjalnie będzie chciała mieć lepszą stawkę, jeżeli już powie na przykład, nie wiem, chce się bić za 10 zł, no to już jej 20 nie dadzą. Czy chciałabyś zrobić sobie jakąś operację plastyczną? Jeżeli tak, to jaką? No, wydaje mi się, że to jest przemocne pytanie i na 100% Monika Kociołek na to nie odpowie. Bardzo interesujące. Zrobię, ale na pewno zrobię. No i jeszcze myślałam gdzieś tam w międzyczasie o operacji cycków, ale bardzo lubię swoje cycki. Bo nie są za duże, ale wtedy nie są też obwisłe i no. Są takie do topów, bez stanika no. I tak dalej idealne, także mój chłopak też mi nie pozwala, bo mówi, że mu się takie podobają. Tutaj do tego zdania ja mam tyle pytań mam, czy ona jest minimajkiem, to po pierwsze. Nie no, a tak na serio to kurde, z jednej strony jej się podobają, z drugiej chce operację, to ona tak dla fanów sobie robi to operację, jak to teraz działa w tym świecie influencerskim. A zrobię se to, nawet pomimo tego, że mi się podoba, a se zrobię. Jakie ty masz w ogóle teraz plany po Teamie X, czy ty chcesz nadal być w Teamie, czy ty chcesz założyć coś nowego? Co ty w ogóle zamierzasz? Bo to też mnie w sumie ciekawi. Ja od zawsze chciałam iść w muzę, bo moja rodzina właśnie jest dosyć muzyczna, wiesz, moja... To, że twoja rodzina jest muzyczna, nie oznacza, że ty pod nich to odziedziczyłaś, z tego co mi wiadomo, to jakoś mega super te jej piosenki nie brzmiały. No ale dobra, jak każda youtuberka chce iść w muzykę. Super, powodzenia, życzę ci dużo szczęścia i rozumu. Dobra widzo, ja się z wami żegnam, miłego dnia. Za dużo Moniki Kociołek na jeden dzień. Nie byłem na taką dawkę przygotowany, tak szczerze mówiąc. Ja się z wami żegnam, miłego dnia i zostawcie lajka, pamiętajcie, i do jutra.